etatowo pracuję w Najwyższej Izbie Kontroli, czyli jestem pracownikiem instytucji centralnej, Urzędu Centralnego. A poza tym gram w dwóch zespołach i tłumaczę literaturę. W czasie wolnym to wszystko, ale uważam, że te wszystkie elementy jakoś tam wypełniają to, co powinienem w życiu robić. Znaczy, praca etatowa oczywiście to jest jedna, powiedzmy, tłumaczenie literatury czy muzyka to jest rodzaj hobby. Niemniej staram się wykonywać to jak najlepiej, ponieważ czuję, że mam do tego powołanie. Do aktorstwa raczej nie wrócę, bo są dorośli aktorzy, znaczy zawodowi aktorzy, którzy doskonale się sprawdzają i aktorki. No, jako aktorka nie mógłbym wystąpić chyba również, chociaż kto wie. Niemniej, no nie jestem wyszkolony, nie mam żadnego przygotowania, jeśli o to chodzi i myślę, że twórcom filmów raczej zależy na tym, żeby szybko złapać kontakt ze swoimi aktorami, więc no, wolą zawodowców. Nie oczekuję tego i nie spodziewam się, żeby się coś takiego zdarzyło. Myślę, że moją potrzebę tego, żeby wyjść przed ludzi i coś pokazać, o czymś im opowiedzieć, zaspokajają absolutnie moje zespoły i spotkania autorskie, jeżeli biorę w tym udział jako tłumacz. Co jeszcze? No, nie, z aktorstwem właściwie nie mam nic wspólnego. Poza wszystkim bywa tak, że piosenki wymagają pewnego aktorstwa, jeżeli je śpiewam, więc jestem całkowicie zaspokojony.